dzisiejszym dniu, po spotkaniu z tyloma panelistami, nie mam tak naprawdę zdania jednego nadal. Chciałem pomyśleć sobie, że po tych wszystkich spotkaniach wyjdę nastawiony jednoznacznie, że tak naprawdę pomiędzy dwoma artystami przyjaźń, która przekłada się także na ich życie rodzinne, jest w stanie motywować ich do zwykłego, codziennego życia, ale jednocześnie także do jakiejś wyjątkowej pracy. Tu się okazuje zupełnie inaczej. Dwie pierwsze postaci, które gościliśmy, czyli Anna Brodzik i Beata Kawka, bardzo podkreślały swoją kobiecość i rolę przyjaźni w życiu dwóch kobiet o bardzo różnych doświadczeniach życiowych, a jednocześnie związanych ze sobą emocjami. W przypadku Daniela Olbrychskiego i Krystyny Dębskiej-Olbrychskiej okazało się, że tak naprawdę przyjaźń, która rodzi się pomiędzy małżonkami, może tak bardzo ewoluować, że w pewnym momencie staje się rzeczą naturalną i oczywistą i nie trzeba o niej właściwie rozmawiać. Tym samym spotkanie tak naprawdę z kawałkiem naszej polskiej historii, a okazuje się także nie polskiej, ale europejskiej, gdzie nagle pojawiły się nazwiska Bułata Okudżawy, Władimira Wysockiego czy Jean-Paul Belmondo, okazują się tak szeroko postrzeganym sformułowaniem, hasłem czy uczuciem, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego my tutaj z naszej prostej, często przyziemnej perspektywy. Natomiast bardzo ciekawe spostrzeżenia były Mariusza Czubaja i Marcina Świętnickiego, gdyż dla nich tak naprawdę to słowo jest zupełnie spauperyzowane. Ono się niewiele liczy. Ono tak naprawdę musi się kryć za słowami, które oni do publiczności czy do swoich czytelników przekazują. Natomiast nie jest to coś, co jest takie bezpośrednio namacalne w ich życiu, jak w przypadku chociażby dwóch kobiet czy małżeństwa. A dzisiaj dużo rzeczywiście, wprawdzie było trochę jakby faktycznego stanu, w jakim wszyscy w Polsce żyjemy, to znaczy dość ostro stawianych przekonań politycznych, to było również, ale potem jakby to poszło w kierunku tym najładniejszym. Ja opowiadałem o swoich wspaniałych przyjaciółkach i przyjaciołach, dokumentując to nawet czasami poezją, a widać było chyba z nas dwojga, że my nie tylko jesteśmy małżeństwem kochającym się, ale bardzo głęboko zaprzyjaźnionym. A teraz przez ten dąb, który przed chwilą posadziłem, miałem ten zaszczyt, wydaje mi się, że tu zapuszcza korzenie poprzez ten ząb moja przyjaźń do tego miejsca, do waszego miasta. Bardzo pięknego, jak widzę. Mnie się Inowrocław bardzo miło kojarzy, bo kiedy byłam w szkole podstawowej, to moja babcia, która się mną zajmowała, rodzice pracowali, raz w roku, na miesiąc, wyjeżdżała do Inowrocławia, do sanatorium. No i wtedy hulaj dusza, piekła nie, do Inowrocławia. Hulaj dusza, piekła nie ma, prywatki w domu, wagary w szkole. Najcudowniejszy okres, także bardzo miło. I teraz jak przyjechałam, rzeczywiście jest tu pięknie. I myślę, że może wrócimy ze spektaklami teraz już. Mamy zaproszenie od pana dyrektora. Bardzo byśmy chcieli troszkę dokładniej obejrzeć to miasto. Nie opowiadać, lepiej, tylko tak, poznawać, to, co umiemy, oglądać. I zagrać i przy okazji pospacerować. Minął rok od koncertu Wolności, prawie dokładnie, na rynku inowrocławskim. To był wspaniały dzień dla Inowrocławia, dla regionu również. Po roku organizujemy Dzień Przyjaźni. Tu wielkie podziękowania dla Kujawskiego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej za zorganizowanie tak wspaniałego dnia. I Inowrocław nie poddaje się pandemii. Walczymy z koronawirusem, ale nie zapominamy o tym, co bardzo ważne jest kultura, to są kontakty. Ludzie potrzebują kontaktów między sobą, potrzebują kontaktu z kulturą, z muzyką, z innymi ludźmi, posłuchania, popatrzenia,
Musimy o tym pamiętać i pamiętamy. Jako Inowrocław mamy tu również dużo gości spoza Inowrocławia. Bardzo się cieszę, że Dzień Przyjaźni został tak ciepło przyjęty przez wszystkich przyjaciół, również przyjaciół Inowrocławia. Teraz przyjaźń to jest w ogóle takim cudem, bo jest ta pandemia i każdy potrzebuje przyjaciela, takiego wsparcia drugiej osoby i myślę, że to na pewno dzisiaj będzie też wyśpiewane, bo ja dzisiaj będę przedstawiał piosenki premierowo z płyty, którą przygotowuję na koniec roku. To będą moje piosenki i razem z zespołem zagram, więc myślę, że tak, że to dzisiaj będzie wyśpiewane po prostu. Ta przyjaźń o miłości, taki miks dzisiaj na scenie się pojawi. Pochodzę z Inowrocławia, jestem inowrocławianinem i ostatni raz tutaj w Teatrze Letnim grałem, jak miałem 15 lat, a jestem rocznikiem 79, więc niech każdy sobie obliczy, ile mam lat, więc takie wzruszenie, ale też właśnie trema, no, że dużo znajomych, przyjaciół właśnie przyjdzie i będziemy dzisiaj dla nich grali, więc jest spięcie na pewno, ale myślę, że damy radę. Płytę, przez ten COVID wszystko się też przesunęło, ale materiał jest gotowy, natomiast pracujemy już w studiu producencko, mix, mastering, te wszystkie rzeczy, więc myślę, że grudzień ta płyta się pojawi, ta płyta już będzie. No i będziemy słuchali tego, co zrobiłem. Każdy z nas jest nie tylko odmienny, ale ma prawo do jednobiegunowego widzenia rzeczywistości i tak samo przyjaźni. Coś, co jest dla mnie chyba największym zaskoczeniem, to to, że każdy z nas ma zupełnie odmienne wrażenie i wyobrażenie przyjaciela i osoby, na której może polegać. Ja chyba myślę sobie teraz tak na szybko, że udało nam się w jednym miejscu i w jednym momencie zgromadzić osoby o tak barwnych i tak niesamowicie rozbudowanych osobowościach, że każdy z nas, jeżeli posłuchałby czy Tomasza Organka z zespołem poprzez muzykę, czy Mariusza Czubaja i Marcina Świetlickiego poprzez ich teksty, czy Daniela Olbrychskiego i Krystynę Dębską-Olbrychską poprzez ich zachowania sceniczne, czy rolę i twórczość Beaty Kawki i Joanny Brodzik, nagle odkryje kawałek siebie. Gdzieś, na pewno, trafi na coś takiego, co jest dla niego wyjątkowe. To jest sens tego projektu. I myślę, że ten projekt będzie kontynuowany. W przyszłym roku pewnie znajdziemy nową emocję czy nowe myślenie o rzeczywistości. Póki co na pewno jest za szybko o tym, aby myśleć, co będzie w 2021. Mam nadzieję, że pomogą nam także nasi widzowie i słuchacze. Prawdziwa przyjaźń nie wymaga tego, żeby sprawdzać codziennie, co koleżanka wrzuciła do garnka, ale wymaga tego, żeby nie tracić się z oczu. I my mamy jakoś tak ze sobą, że niekoniecznie spotykając się codziennie, mamy na siebie oko i zawsze wiemy, co tam u drugiej. A jak nie wiemy, to się upewniamy, że wszystko jest okej, a jak nie jest, to rozkminiamy i robimy to razem. Być sobą i przede wszystkim akceptować tego drugiego człowieka. Jak to mówiła Joasia, brać z całym dobrodziejstwem inwentarza. Kiedyś, właśnie dzisiaj wspomniała, jak częstowała mnie cudownym, bardzo drogim i wyśmienitym winem. I ja dokonałam aktu wandalizmu. Posłodziłam to wino sobie, zamieszałam i ja się mówi, że wtedy myślała, że tylko jeszcze coli powinnam nalać. Ale uśmiechnęła się i powiedziała: kocham cię taką, jaką jesteś, nawet jak sypiesz ten cukier do wyśmienitego wina, które było wytrawne. Ja wtedy nie piłam czegoś, co było wytrawne. Ale to też pokazuje jakby i dystans, i to, że trzeba zrozumieć, że drugi człowiek jest inny. I jak mówiła moja babcia, trzeba kochać ludzi i podziwiać jak motyle. Nie trzeba ich dźgać szpileczką i wkładać do klaseru, ale podziwiać, bo jeden ma niebieskie skrzydła, inny czerwone. Ja myślę, że my z Aśką mamy taką wielką tolerancję do świata. Same się tego uczymy i pilnujemy, żeby tak było i żeby ta otwartość, bo to jest też klucz do przyjaźni, otwartość na drugiego człowieka.